Good morning, DXN. Bardzo dziękuję za przedstawienie się. Először is szeretnék gratulálni annak a Stomeknek, hogy megrendezték ezt az első tábort. Chciałem też pogratulować Annie i podziękować, że zorganizowała tutaj ten pierwszy obóz. Az elmúlt időszakban látok egy nagyon dinamikus fejlődést itt Lengyelországban, és ezt szeretnék mindenkinek gratulálni. W ostatnich latach zanotowaliśmy ogromny tutaj przyrost i rozwój w DXN-ie w Polsce i to też, za to też chciałem wam pogratulować. Köszönöm a meghívást, ahol nyáron jártam itt utoljára Oszlóba. Dziękuję za zaproszenie. Mindig nagyon köszönöm a meghívást, hogy meghívtak, és ugye egy évvel ezelőtt jártam utoljára itt Oszlóba. Mindig nagyon szívesen jövök Lengyelországba. Byłem tutaj też rok temu i oczywiście było wspaniale. Z wielką przyjemnością zawsze tutaj powracam do Polski. Mikor állította össze a programot, akkor megkérdeztem tőle, hogy milyen témában szeretném, hogy most beszéljek. Kiedy mnie zapytano, na jaki temat rozmawiać, i Anna wtedy na to pytanie wybrała ten temat, który jest teraz. I hasło, które przyświeca temu, to skuteczność. Úgyhogy minden alkalommal, amikor például eljövök ide Lengyelországba is, akkor minden előadásomat rögzítem. I zawsze, kiedy przyjeżdżam tutaj, przybywam do Polski, zwykłem nagrywać swoje wykłady. Tehát, hogyha például tavaly nyári tréningen nem vettetek részt, akkor a YouTube-on megtaláljátok, a YouTube csatornámon Lengyelül. Więc na przykład ten wykład z zeszłego roku, który przeprowadzałem, jeśli go nie widzieliście, nie oglądaliście, możecie go znaleźć na YouTubie. Okej, tehát akkor ugye a mai témánk, hogy miért is ugye egy hatékony megoldás az MLM a pénzügyi függetlenség elérésére. Dzisiaj tematem wykładu jest, w jaki sposób MLM może być drogą do finansowej wolności. Tehát arról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy amikor az MLM-ről beszélek egy új jelöltel, akkor milyen oldalról közelítem meg. I chciałbym pokazać, że jeżeli myślę o DXN-ie, to dokładnie którą jego stronę wam przybliżyć chciałbym. Kicsit ugye általánosságban, és kicsit a DXN-re kihegyezve úgymond. Troszkę tak ogólnie i troszkę tak nawiązując do samego DXN-u. Az első dolog, amit tisztázok a jelöltel, hogy nincs veszteni valója. Pierwsza rzecz, którą trzeba się podzielić z kandydatem, to to, że nie ma absolutnie nic do stracenia. Hát azt tapasztalom, azt tapasztaltam, hogy az emberek egy kicsit félnek a network marketingtől. Doświadczyłem, że ludzie jakoś tak trochę boją się marketingu sieciowego. Vagy azért, mert van már nekik esetleg valamilyen tapasztalatuk, vagy azért, mert hallottak valamit. Może dlatego, że mają takie doświadczenie, a może coś konkretnie tylko słyszeli. Hát ezzel kezdem, hogy tisztázom, hogy azzal, hogy beregisztrálsz, nem fog történni semmi. I tak naprawdę prawda jest taka, że tylko poprzez samą rejestrację i tylko rejestrując się, tak naprawdę zauważysz, że nic się nie wydarzy. Tehát azzal, hogy megpróbálod, azzal nem történhet semmi rossz. I tak naprawdę nic złego ci się nie stanie i od tego, że po prostu spróbujesz podjąć tego biznesu. Elkezded, vagy csinálod, vagy nem, rajtad áll. I zaczniesz. Albo spróbujesz, albo się uda, albo nie. Zależy tylko od ciebie. De azzal, hogy kijelented az, hogy csatlakozol egy MLM hálózathoz, abban még semmit nem vesztettél. A to, że się dołączysz do marketingu sieciowego, to twój wybór tak naprawdę. Nic w ten sposób nie tracisz. Sőt, ugye, hogyha jól csinálod, akkor csak profitálhatsz belőle. Co więcej, jeżeli robisz go dobrze, to możesz coś zyskać. A következő nagyon fontos dolog, amit kiemelek, hogy nincs befektetési igény. Następna sprawa, o której warto wspomnieć, że nie trzeba poczynić w tym kierunku naprawdę żadnej własnej inwestycji. Nagyon sokszor elmondtam már az egyik legfontosabb tapasztalatomat. Już wielu osobom mówiłem, że moim głównym doświadczeniem jest... Ja azt tapasztalom, hogy az embereknek a többsége
elsőre elutasító a network marketinggel kapcsolatban. Założyłem, że ludzie na pierwszy rzut oka, po zobaczeniu, że to jest marketing sieciowy, natychmiast odrzucają propozycję do przystąpienia do marketingu sieciowego. De hogyha obiektívan megnézzük, hogy mi ennek az oka, akkor a következőre jövünk rá. Ale kiedy obiektywnie spojrzymy na ten proces, to do takich wniosków możemy dojść. Az elutasításnak egy nagyon egyszerű oka van. Że odrzucenie propozycji przystąpienia do marketingu ma jedną podstawową przyczynę. Az illető vagy pénzt vesztett a network marketing üzlete. Albo ktoś, kto jest kandydatem, stracił pieniądze na marketingu sieciowym. Vagy ismer olyan embert, aki pénzt vesztett a network marketinggel. Albo zna kogoś, kto stracił pieniądze w marketingu sieciowym. Vagy ismer olyan embert, aki ismer olyan embert, aki pénzt vesztett. Albo zna kogoś, kto stracił pieniądze właśnie w marketingu sieciowym. I to tak naprawdę podstawowa przyczyna. Ezért második lépésként nagyon fontos tisztáznom, hogy itt ez a lehetőség ki van zárva. I dlatego w drugim kroku bardzo wyraźnie chcę zaznaczyć, że w tym rodzaju działania ten powód jest wykluczony. A DXN üzleti lehetőséggel nem lehet pénzt veszteni. Z biznesem DXN nie można stracić pieniędzy. Csak a szabad idődet veszteted el, amit ráfordítasz. Tylko możesz stracić swój wolny czas, albo który i tak przeznaczysz na coś innego. Semmilyen kötelezettsége nincs. Nie ma absolutnie żadnego zobowiązania. Oké, tehát aki attól tart, amikor beszélek neki a DXN elemről, hogy pénzvesztességgel fog járni, akkor ezt tudom rögtön az elején bizonyítani neki, hogy ilyen nincs. Więc jeżeli spotykam kogoś, kto próbuje mnie przekonać, że poprzez marketing sieciowy można stracić pieniądze, to od razu w pierwszym zdaniu mówię mu, że nie. Nagyon fontos a network marketinggel kapcsolatban, hogy nincsenek határidők. Bardzo ważne w marketingu sieciowym jest to, że tak naprawdę nie ma ograniczeń. Tehát egy korrekt cég nem ad neked határidőt. Prawdziwa firma nie daje ci tak naprawdę żadnych ograniczeń czasowych. Ez a pont számomra nagyon fontos pont volt a DXN kiválasztásánál. I ten powód jest naprawdę ważnym argumentem za marketingiem DXN. Ugye, hogyan működik a network marketing a DXN-nél, a marketing terv? A to, w jaki sposób działa marketing sieciowy, jak działa plan marketingowy? Becsatlakozol, elkezdesz dolgozni. Włączasz się, zaczynasz pracować. Eljutsz mondjuk a Star Agent szintig, vagy a Star Ruby szintig. Dołączasz, osiągasz pod poziom Star Agenta albo Star Ruby. I to na obo hagyut. I przestajesz się tym zajmować. I néhány év múlva rájössz, hogy hát mégis ez az igazi lehetőség. A za kilka lat uświadamiasz sobie, że to prawdziwa, że to jest prawdziwa możliwość. És onnan folytatod a vajtad. I od tego momentu zaczynasz, gdzie zakończyłeś. Nie, nem veszed el a státuszod. Ugyanúgy Ruby vagy, onnan folytatod. Absolutnie nie tracisz swojego statusu. Zaczynasz tam, skąd zakończyłeś i dalej jesteś tym starym Ruby. Nem vásároltál fél évig semmi nem történik. Przez pół roku nic nie kupowałeś, kupowałaś, nic się nie stało. Nem kaptál jutalékot ennyi. Tylko tyle, że nie dostałaś prowizji. Fél évon vásárolsz, ugyanonnan folytatod. Zaczynasz znowu kupować i kontynuujesz. Tehát a határidőket kizárólag te határozod meg. Tak naprawdę ograniczenia w czasie, terminy ty sama sobie wyznaczasz. Lehet valaki diamant fél év alatt is. Ktoś może zostać w ciągu pół roku diamentem. Lehet Crown Ambassador 4,5 év alatt. Albo Crown Ambassadorem też w ciągu pół roku. De lehet ennek a duplája alatt is, semmi gond, te határozod meg a határidőket. Albo połowa tego, tak naprawdę to tylko ty sama decydujesz, jakie są twoje terminy osiągnięcia pewnych pułapów. Tak, nagyon fontos, a cég által nem vagy nyomás alatt. Najważniejsze, że w tej firmie nie jesteś pod żadną presją. Nyilvánvalóan ez valahol hátrány is lehet számodra. Ale oczywiście to też może być dla ciebie pewna wada. Hiszen olyan kényelmesen foglalkozol a dolgokkal. Bo zbyt rozsmakujesz się w wygodnictwie. Ugye a bónuszod az a forgalomból jön. A tak naprawdę twój bonus wywodzi się z ruchu. Nie, forgalmat viszont az aktivitásoddal tudsz generálni. A ruch można wygenerować tylko poprzez aktywność. Ugye, nagyon fontos, hogy a network marketingben nincs főnököd.
Najważniejsze w marketingu sieciowym jest to, że nie masz szefa. Ugye, a sponsor oda nem a főnököd. Sponsor to nie jest twój szef. A sponsor egy lehetőséget biztosított neked azáltal, hogy információt adott. Sponsor zapewnia ci jedynie możliwość przekazania informacji za to, że chcesz z nim współpracować. Segítséget tud neked adni, hogyha kéred. Może ci zaoferować pomoc, jeśli o nią poprosisz. De a saját üzletedet saját magadnak kell felépítened. Ale swój biznes musisz samemu sobie zbudować. Ez szintén egy kicsit veszélyes dolog. I na tym poziomie jest to sprawa troszkę niebezpieczna. Hiszen senki nem fogja neked megmondani azt, hogy mikor mennyit dolgoz. Bo nikt ci nie powie, ile masz, kiedy pracować. Magadnak kell ezt megtenned. Sama musisz to sobie wyznaczać. De ez, azt gondolom, hogy a network marketingnek egy óriási előnye, hogy már az első pillanattól kezdve ebből a szempontból szabad vagy. I dlatego to jest największa zaleta marketingu sieciowego, że od samego początku sam sobie jesteś szefem. Nagyon fontos, hogy a network marketingben, egy igazi network marketing lehetőségben nincsenek korlátok. Tak naprawdę warto, żeby sobie jeszcze raz to uświadomić, że w prawdziwym marketingu sieciowym nie ma ograniczeń. Semmilyen szinten nincsenek korlátok. Na żadnym z poziomów. Például nincsenek földrajzi korlátok. Na przykład nie ma ograniczeń geograficznych. Ugye én is annak idején úgy kezdtem az üzletet, hogy beregisztráltam. Képzeljétek el, senki nem volt alattam. Wyobraźcie sobie, że ja też ten biznes zacząłem i w tamtym czasie, wyobraźcie to sobie, nikogo nie było pode mną. És egy nagyon kicsi kis pincehelységbe elmondtam néhány embernek, hogy mivel fog foglalkozni. I w bardzo małej piwniczce zajmowałem się tym wszystkim i... Egy nagyon kicsi pincehelységbe elmondtam néhány embernek, hogy mivel fog foglalkozni. I w małej piwnicy powiedziałem kilku ludziom, co tak naprawdę robię. A teraz jest nas 120 tysięcy w całej sieci. Ja tak samo zaczynałem jak ty. Nem tudom megmondani hány országból, de... Valószínűleg közel 100-ból van a hálózatomban. Nie wiem, z ilu krajów wywodzą się DXN-owcy, ale mniej więcej chyba w 100 krajach są. Tehát nincsenek földrajzi korlátok. Absolutnie nie ma ograniczeń geograficznych. De nincsenek korlátok más területen sem. Ale na innych sferach, w innych sferach też nie ma absolutnie żadnych ograniczeń. Hiszen a cég adja a terméket és a marketing terület. Firma daje ci produkt i plan marketingowy. És ezen kívül szabad vagyok. A poza tym jesteś wolny, wolna. Szabad vagyok, hogy hogyan csomagolom ezt a lehetőséget egy jelölt részére. Jest to naprawdę dla ciebie ogromna swoboda, w jaki sposób opakujesz ten produkt dla potencjalnego kandydata. Soha nem mondta nekem senki azt, hogy neked ezt kell mondanom. Nikt mi nigdy nic nie powiedział, że to masz w ten sposób sprzedawać, tak masz mówić. Te csak így csinálhatod, soha nem mondták ezt. Możesz to robić tylko w ten sposób. Nikt tego mi nie mówił. Nyilván ma mutattak példákat, és abból lehetett tanulni. Po prostu pokazywano mi jakieś przykłady, z nich mogłem się uczyć. Nem úgy teljes szabadságod van. Ale tak naprawdę masz pełną swobodę. Nie, tehát ezek, amik nincsenek, és akkor nézzük, hogy mi van egy igazi MLM üzleti lehetőségben. Tego nie ma w marketingu sieciowym. A teraz zobaczmy, co jest. Ugye? Az egyik legfontosabb, hogy vannak kiváló termékek. Najważniejsze jest to, że są wyśmienite, najlepsze produkty. Azt gondolom, hogy a DXN mellett ez a legfontosabb érv. I myślę, że to jest najlepszy argument za DXN-em. Ugye sokszor beszéltem már a passzív jövedelemről. Wiele razy mówiłem o pasywnym dochodzie. Hiszen azt gondolom, hogy azért áldoztátok most fel ezt a hétvégét, mert ti is passzív jövedelmet szeretnétek. I dlatego prawdopodobnie poświęciliście ten weekend, żeby doświadczyć pasywnego dochodu. I csak olyan üzletből, csak olyan MLM üzletből lehet passzív jövedelemre szert tenni. I tylko w takim rodzaju marketingu sieciowego można osiągnąć pasywny dochód. Ahol olyan termékek vannak, amik az üzleti lehetőségtől függetlenül is működnek. Gdzie są również możliwości w taki sposób osiągnięcia pasywnego dochodu, że odbywa się to bez samego kontaktu z produktem. Tehát az olyan MLM üzleti lehetőség az nem rentábilis hosszú távon, ahol az emberek azért vásárolják a termékeket, mert a marketing terve elő van írva. Więc na dłuższą metę
Dzieje się to tak, że ludzie osiągają dochód, ponieważ jest plan marketingowy, który pozwala im to osiągnąć. Ja, DXN jest absolutnie inny. A w DXN-ie nie w ten sposób się to odbywa. Emberek o termik miot wasza, o termikę. Ludzie ze względu na produkt wybierają DXN. Ja nagyon sok országba dolgozok. Ja pracuję w wielu państwach. Ezért nagyon egyértelműen látom a tendenciákat. I w sposób jednoznaczny widzę, jakie są tendencje. Nagyon egyértelmű a visszajelzés ma a piacról. Widzę feedback, informację zwrotną z rynku. És azt látom, hogy az emberek többsége nem veszi meg a 100 pontját. I widzę, że większość ludzi nie osiąga 100 punktów. És ez a legjobb hír a passzív jövedelem szempontjából. A to najlepsza wiadomość z punktu widzenia pasywnego, osiągania pasywnego dochodu. Mert ez azt jelenti, hogy ezek az emberek csak azért vannak itt, mert terméket vásárolnak. Bo ci ludzie są w tym marketingu, rodzaju marketingu po to, by kupować. Tehát ők mindig meg fogják venni a terméket, akkor is, hogyha nem megy nekik az üzlet, hiszen nem is építik. W takim razie dalej będą kupować, nawet wtedy, jeżeli nie będą budowali biznesu. Okay. Tehát nagyon fontos, hogy kiváló termékeink vannak. Najważniejsze to, że mamy wyśmienite produkty. Olyan termékeink vannak, amikre az embereknek szükségük van minden nap. I mamy takie produkty, które są ludziom potrzebne na co dzień. Rengeteg network marketing cég van. Jest mnóstwo firm z branży marketingu sieciowego. Nagyon sok olyan market network marketing cég van, ami sokkal jobban néz ki, mint a DXN. I są też takie, które wyglądają dużo lepiej niż DXN. Sokkal jobban csillog a lehetőség. Dużo więcej, mają więcej możliwości uzyskiwania gwiazdek. Mert nagyon profi a marketing kommunikációjuk. I mają bardzo, bo mają dużo, dużo lepszą komunikację marketingową. És jó marketing kommunikációval bármilyen terméket el lehet adni. I z taką komunikacją marketingową można sprzedać jakikolwiek produkt. Viszont ez nem stabil. Ale to nie jest stabilne. Ugye ezek a cégek a direkt értékesítő cégek, addig van forgalom, még direktbe értékesítenek. I te firmy tak naprawdę są firmami z branży marketingu bezpośredniego. W dosłownym tego słowa znaczeniu. Więc jeżeli marketing bezpośredni wyhamowuje, wyhamowuje też cały ruch. Więc kiedy ludzie zaczynają, przestają sprzedawać indywidualnie. Ale to absolutnie nie dzieje się w wypadku dochodu pasywnego. Jest bardzo interesująca statystyka w wypadku firmy z marketingu sieciowego. A forgalom 70% az utolsó héten generálódik. Największy ruch, 70% ruchu generuje się w ostatnim miesiącu. Generuje się w ostatnim tygodniu danego miesiąca. O kwalifikacjach nie. Z powodu raportowania. A már van hálózatod, nézd meg a te hálózatodnak a statisztikáit. Jeśli masz swoją sieć, sprawdź statystyki swojej sieci. De X-en ez nem így van. A w wypadku DXN-u jest inaczej. Mert az emberek nem a kvalifikáció miatt vásárolják a terméket, hanem azért, mert a termék jó, mert szükségük van rá. Bo tutaj ludzie kupują produkty nie ze względu na to, że trzeba coś sprzedać i trzeba zrobić rozliczenie, tylko że mamy potrzebę je kupować. Tehát amikor a network marketing lehetőségről beszélek, ezt mindenképpen kiemelem. Więc jeżeli mówimy o marketingu sieciowym, to podkreślam bardzo wyraźnie. Von termék támogatás, nagyon fontos. Jest bardzo ważne to, że mamy wsparcie dla produktu. Tehát nem ilyen üres marketing szövegek vannak, hanem valós termék támogatás. Nie są jakieś puste slogany sprzedawane wam, tylko rzeczywiste wsparcie produktu. Úgy tudtam fölépíteni ezt az óriási üzletet, hogy igazából soha nem kellett a termékekről beszélnem mélységben. Dlatego zbudowałem ten swój marketing, bo nie trzeba było, nie musiałem mówić, zagłębiać się w specyfikę produktu. Mert a cég nagyon professzionálisan kiszolgál ezen a területen. Bo sama firma świetnie się przysłuża na tym polu. Nem csak azért, mert van egy kiváló szponzorunk, Jane, akihez bármikor lehet oda fordulni kérdésért. Nie tylko dlatego, że mam świetną sponsorkę Jane, do której mogę się zwrócić z jakimkolwiek pytaniem. Hanem ugye a cég folyamatosan orvosokat küld ide előadásokat tartani, vagy webkonferenciák keretében, ahol szakemberek mondják el a tapasztalatokat.
Ponieważ firma zapewnia mi dostęp do szkoleń, przyjeżdżają cały czas znani lekarze, prowadzą telekonferencje i konferencje w rzeczywistości, gdzie ja mogę dowiedzieć się o fantastycznych rzeczach. Nem nekünk kell orvosnak, természetgyógyásznak lenni. Nie trzeba samemu być znachorem albo lekarzem. Meg tudjuk kérdezni a céget, hogy azon a területen milyen tapasztalatok vannak. Możemy zapytać samą firmę, jakie mają tam specjaliści doświadczenia na tym polu. Ezen azt gondolom, hogy egy network marketing lehetőségnél szintén nagyon-nagyon fontos dolog. I myślę, że to na polu marketingu sieciowego jest sprawa bardzo ważna. Nagyon fontos, nagyon lényeges szintén, hogy van egy bizonyította működő kompenzációs terv marketingben. Bardzo ważne jest, że na polu marketingu działa plan kompensacyjny. Ugye visszakanyarodnék ugye a passzív jövedelemhez. Wracając do dochodu pasywnego. Ugye elmondtam már, hogy a passzív jövedelemhez három dolog együttes megléte szükséges. W wypadku marketingu sieciowego, wracając do tego tematu, są bardzo ważne trzy punkty, następujące punkty. Tehát, hogyha ez a három pont megvan, csak akkor lehet passzív jövedelmet. I tylko jak te punkty istnieją, tylko wtedy można osiągać pasywny dochód. I az első, hogy olyan termékek, amik működnek az üzleti lehetőség nélkül is. Pierwsze, produkty, które istnieją, nawet bez możliwości sprzedaży. A másik olyan marketing terv, ami lehetőséget ad, és nem elvárást támaszt. Drugie to plan marketingowy, który daje możliwości, a nie powoduje, nie daje presji oczekiwań z zewnątrz. Ez a két dolog maksimálisan megvan itt a DXN-nél. Te dwie rzeczy maksymalnie są realizowane w DXN-ie. Tylko jedna rzecz brakuje i najprostsza z nich. A te munkád. Twoja praca. Nie, hogyha ezt hozzáteszed, akkor meg lesz a passzív jövedelmed. Jak dołożysz własną pracę, osiągniesz pasywny dochód. Tehát mit kell tudni a DXN marketing tervéről? Co musisz wiedzieć o planie marketingowym DXN? Nie, rengeteg időt el lehet tölteni a tanulmányozásával. Można oczywiście spędzić bardzo dużo czasu na studiowaniu go. De igazából nagyon könnyű és nagyon egyszerű stratégiailag értelmezni. Ale tak naprawdę pod względem strategicznym i pod względem jego istoty można go bardzo łatwo zinterpretować. Hogyha maksimalizálni vagy optimalizálni akarod a jövedelmed, akkor egyetlen egy dologra kell csak fókuszálnod. Jeżeli chcesz zoptymalizować, zmaksymalizować swoje przychody, to musisz się skupić na jednej rzeczy. Minden jelöltet direkt be kell behoznod az üzletbe. Każdego kandydata bezpośrednio wciągasz do tego biznesu. Nagyon nehéz betartani ezt a szabályt. Tej zasady bardzo ciężko dotrzymać. De ide nekem, hogyha nem akarsz pénzt veszíteni hosszú távon, akkor így kell csinálni. Ale uwierz mi, jeżeli nie chcesz stracić pieniędzy na dłuższą metę, to tak musisz to robić. Ugyanis a kitűző az egy dolog. I tak naprawdę ważny jest jeden powód. Nagyon szép elismerés. Bardzo ważne... Elismerés. Egy nagyon szép elismerés, ugye, a kitűző. Wyróżnienie, bardzo ważne wyróżnienie. De ugye a cég nem csak Krón ambaszador szintig fizet, hanem azon túl is. Że firma płaci nie tylko Krón ambaszadorom, ale też innym. Tehát nem csak 20 gyémán célegységig fizet a cég, hanem 21-22 így tovább. Hogy nem csak 20 gyémánt szélességig fizet a cég, hanem 21-22 is bármilyen szélességig. Aha, więc nie tylko na poziomie 20, 22, 24 na przykład diamentów firma płaci, ale na całej rozciągłości. Ugye amikor mi elértik a Krón ambaszador szintet, mi se álltunk meg, nem is lehet megállni, hiszen még vannak emberek, akik még nem lettek gyémántok alattul. Więc jeżeli osiągniesz pozycję Krón ambasadora, nie musisz się zatrzymywać, w końcu są pod tobą ludzie, którzy nie są jeszcze diamentami. I tak naprawdę nie mamy poziomu 20 diamentów, ale więcej.
I więcej jeszcze od tego. Oké, okay. Tehát a DXN egy lehetőséget biztosít a marketing terjével, ami nagyon fontos. I DXN zapewnia bardzo ważną rzecz na poziomie marketingu sieciowego, która jest bardzo ważna. És te döntöd el, hogy ilyesz-e vele. To ty sam decydujesz, czy ile pracujesz ja i czy przystępujesz do niego. Ha szünetet tartasz, akkor úgy is jó. Jeśli zrobisz sobie przerwę, to też dobrze. Ha nagyon aktív vagy, akkor úgy is jó. Te döntöd el. A gdy jesteś bardzo aktywny, aktywna, to też dobrze, bo to ty decydujesz. Semmilyen nyomás alatt nem vagy. Nie jesteś pod absolutnie żadną presją. Oké, okay. Tehát marketing tervvel kapcsolatban egyetlen egy szabály van. Pod kątem marketingu sieciowego tak naprawdę jest jedna zasada. Mindenki direktbe léptesz be az üzletbe. Każdego wprowadzaj indywidualnie do biznesu. És hogyha nagyon sok ember beléptesz direktbe be az üzletbe, a jak dużo osób wejdzie do biznesu z twojego polecenia, akkor lesznek majd közötte olyan emberek, akik komolyan gondolják ezt a lehetőséget. I znajdą się pomiędzy tymi osobami także ci, którzy naprawdę poważnie myślą o tym biznesie. Te nem gondolhatod helyettük komolyan, csak ők gondolhatják komolyan. Ty nie możesz za nich poważnie myśleć, to oni muszą za siebie myśleć poważnie. Akik majd fölépítik alattad a DXN üzletüket, a saját DXN üzletüket. I oni właśnie zbudują pod tobą ten biznes DXN. Ugye, nagyon egyszerű. To bardzo proste. Krón ambasadorsz akarsz lenni, mindössze 20 ember kell találni. Jeżeli chcesz zostać krón ambasadorem, po prostu musisz znaleźć 20 ludzi. Z nagyon alacsony szám, 20. To bardzo niska liczba, okay. 20. De nyilvánvalóan ahhoz, hogy találj 20 olyan embert, aki magától is akarja ezt az üzletet, az nagyon sok emberbe kell hoznod az üzletbe. Jeżeli założenie przyjmiemy takie, że musisz znaleźć 20, tylko 20 osób, którzy chcą przystąpić do tego biznesu, i to wydaje się bardzo proste. De az előzőekben elmondottak alapján nagyon könnyű behozni az embereket. Ale pod... Jeżeli przypomnimy sobie, że po tym wszystkim, co powiedzieliśmy, że trzeba znaleźć tylko 20 ludzi, to... Tehát nagyon könnyű behozni az embereket az üzletbe az előzőekben elmondottak alapján. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystko, co do tej pory powiedzieliśmy, wprowadzenie nowych ludzi do biznesu jest bardzo proste. Hiszen nincs vesztenivalójuk, nincs anyagbefektetés. Ponieważ nie mają nic do stracenia, nie mają żadnego wkładu inwestycji materialnej. Tehát igazából nem az a döntés, hogy belegisztál-e vagy sem, hanem hogy valóban elkezdi ezt a munkát vagy sem. Więc nie ma tak naprawdę żadnej decyzji, mam coś poświęcić lub nie, tylko wystarczy sama praca i decyzja o tym, że zacznę pracować. Nagyon lényeges, hogy van egy rendszer, nem neked kell kitalálni a rendszer. Najważniejsze jest, że mamy system. Nie ty musisz ten system wynajdować, on już istnieje. Nagyon sok ember próbálja ezt feleslegesen túl bonyolítani. A dużo ludzi chce tę sprawę niepotrzebnie komplikować. Ugye, de neked csak egy egyszerű feladatod van, meg kell osztani azt az információt másokkal, amiben te hiszel. A przed tobą jest tak naprawdę tylko jedna decyzja. Czy chcesz podzielić się tą informacją, którą masz, z innymi? És ehhez mindenki ért. A na tym każdy się zna. Mindenki tud arról beszélni, hogy miben hisz. Każdy umie rozmawiać o tym, w co wierzy. Mindenki tud arról beszélni, hogy szerintem mi a jó ebben. Każdy umie rozmawiać o tym, czy jest w tym dobry. Hiszen az egyetlen egy feladatod van. I masz tak naprawdę tylko jedno zadanie przed sobą. Hiszen mögötted áll egy rendszer, és a többit majd a cég megoldja. Tak naprawdę za sobą masz system, a resztę spraw załatwi za ciebie firma. Nem neked kell foglalkozni a logisztikával. Nie ty musisz się martwić o logistykę produktów. Az illető beregisztrált, és utána automatikusan tud rendelni, a cég kiszállítja. Tak naprawdę kandydat wystarczy, że się tylko zarejestruje, zamówi, a firma już sama mu dostarczy. Nem neked kell foglalkozni a bónusz kifizetéssel, a cég levezényli. Nie musisz się absolutnie zamartwiać o wypłacanie bonusów. Będzie kupować, a firma sama mu wypłaci. Nem neked kell bonyolult orvosi prezentációkat tartanod. To nie ty musisz prowadzić skomplikowane, złożone prezentacje medyczne. Egyszerűen csak minimális információt kell megosztanod. Tak naprawdę musisz przekazać tylko minimalną informację. Illetve sokszor azt sem kell megosztanod. No bardzo często nawet tej informacji nie musisz przekazywać. Hiszen megteszélheted a weboldalat. Wystarczy, że ktoś sobie otworzy stronę internetową. Nagyon-nagyon egyszerű a dolog.
Sprawa jest naprawdę bardzo prosta. Przez uria średnio network marketing. I to ogromna zaleta marketingu sieciowego. Szemben bármilyen más jellegű vállalkozásra. I to jest zaleta przy jakiejkolwiek innej inicjatywie, przy innej, innym, na tle innych przedsiębiorstw. Ugye az MLM nem egy csodaszer, nem egy mágikus dolog. Bo MLM na tle innych firm to nie jest jakiś cud, jakieś niewiarygodna struktura. De hogyha mai világban megnézzük, hogy hogy lehet hatékonyan elérni a pénzügyi függetlenséget. Bo kiedy sobie uświadomimy, jak w dzisiejszym świecie można osiągnąć niezależność materialną, hogy lehet a legkisebb energiabefektetéssel elérni, a legkisebb kockázattal elérni az pénzügyi függetlenséget. W jaki sposób minimalnym nakładem energii, minimalnym nakładem pieniędzy można osiągnąć niezależność materialną? W tym momencie najlepszym wyborem jest marketing sieciowy. A network marketing egy olyan céggel, aki ezeket a feltételeket tudja biztosítani, amiről beszéltem. Tylko w takim marketingu sieciowym jest to możliwe, który zapewnia te warunki, daje te rzeczy, o których wspominałem. Csak gondolj bele, hogy egy saját vállalkozást akarná elindítani. I tylko po prostu zastanów się nad tym, czy chcesz własne przedsięwzięcie rozpocząć. Mennyi pénzbe kerül, mennyi szabályoknak kell megfelelni. Zobacz, ile rzeczy musisz w tym momencie spełnić, ile warunków, ilu zasad zacząć przestrzegać. Mennyi idő és energia befektetésbe kerül, és még nem keresztül semmi. Ile czasu, ile energii w to trzeba włożyć, by założyć nowe przedsięwzięcie. A tutaj tego wszystkiego nie ma. Még ide beregisztrál valaki ingyenesen, elad néhány DSP-t, és nagy jövő héten bónusza van. Zarejestrujesz się, sprzedasz kilka produktów, a następnego tygodnia już masz bonus. Okej, tehát beszéltem, ugye van logisztika mögötte, nagyon fontos. Tak jak już mówiłem, za produktem stoi logistyka. A világ bármely pontján működik. I to działa w jakimkolwiek punkcie na świecie. Én szeretek mindig új dolgokat kipróbálni. Ja lubię zawsze wypróbowywać nowe produkty. Ugye van egy versenyelőnyünk nekünk itt Európában. Egy versenyelőnyünk van Európában. W Európie są systemy rivalizacji. Ugye ez nem egy, erről nem mi tehetünk, ez történelmileg így alakult. To nie my o tym decydujemy, to historia tak spowodowała. Magyarországnak és Lengyelországnak kicsit hasonló a történelme. Że Polska i Węgry mają podobną historię. Biztos emlékeztek rá a 90-es évek elején, amikor ugye hirtelen szabadság lett. Na pewno pamiętacie na początku lat 90, kiedy wolność przyszła do nas niespodziewanie. Bárki jött ugye nyugatról, Amerikából vagy Nyugat-Európából, mint üzletember, akkor ugye tátott szájjal hallgattuk. Kiedy ktoś przyjechał z Ameryki, z państw Europy Zachodniej albo z innych bogatych krajów, słuchaliśmy go z otwartymi ustami. Nie ma egy olyan kép élt bennünk, hogy hát ők biztos jobban értenek hozzá. Vagy olyan kép élt bennünk, hogy ők jobban értenek hozzá, hiszen ők egy szabad világban nőttek föl, ők jobban értenek az üzlethez. Bo prezentowali taki punkt widzenia, który charakteryzował się ogromną niezależnością, wolnością myślenia. Most ugyanez van az egész világon. I teraz, na całym świecie, ha te, mint európai, megjelensz Ázsiába, Afrikába, Dél-Amerikába, sam możesz pojawić się w Európie, w Ázii, nawet w Afryce Południowej, akkor übenük is egy olyan kép, hogy jött egy európai, aki biztos jobban ért az üzlethez. I możesz spokojnie wywołać takie wrażenie, że przyjechał jakiś Europejczyk, który na pewno lepiej się zna na biznesie. Ez nem a mi érdemünk, ez így alakult, így van a kultúrában. To nie jest absolutnie nasza zasługa, tak to się wykształciło w kulturze. Tehát, hogyha például online elkezdesz dolgozni Ázsiába például, egy network marketing üzleti lehetőséggel. Na przykład, jeżeli zaczniesz pracować w Azji, korzystając z narzędzi online marketingu sieciowego, akkor te hitelesebb leszel, mint európai, mint egy másik ázsiai. I na przykład wtedy będziesz bardziej godny zaufania jako Europejczyk, niż ich sąsiad z Azji. És mivel van egy logisztika a cég mögött, te bármelyik országba tudod építeni az üzletet. A ponieważ za firmą stoi potężna logistyka, możesz sprzedawać swój produkt gdziekolwiek na świecie. Néhány hónappal ezelőtt a Facebookon megosztottam egy képet. Parę dni temu udostępniłem taki obrazek na Facebooku. És ráköltöttem körülbelül
15 eurót egy kis Facebook kampányra, hogy Ázsiába fusson. 15 eurót. I wydałem 10 euro na kampanię gdzieś tam w Azji. Semmi nem foglalkoztam vele, csak egy teszt volt. W ogóle się tą kampanią nie zajmowałem, to był tylko taki test. Aki ráírt, annak megadtam a kódomat, hogy hol tud beregisztrálni 818-as kóddal. I kto się zainteresował, temu dałem specjalny kód do rejestracji. Beregisztráltak néhányon. Kilka osób się zarejestrowało. Írtam nekik, hogy persze segítek, hogyha kell valami. Oczywiście napisałem do nich, że im pomogę, jeśli trzeba będzie pomocy. Nem, megadtam a helyi irodáknak a telefonszámát is. Dałem oczywiście mój numer mojego biura. És tegnap ránéztem az e-worldre. Ez az e-world, ez egy ilyen rendszerünk nekünk. Zajrzałem do naszego systemu e-world rano. És láttam, hogy vannak közöttük olyan, akik vásároltak. A między nimi się znaleźli tacy, którzy już kupowali. Ezt ugye úgy tudtam érni, hogy a cég mögött áll egy profi logisztika. To jest dowód na to, że za firmą stoi profesjonalna logistyka. Oké, tehát nincsenek korlátok. Więc zrozumcie, nie ma granic. Viszont van mögötted egy háttér. Natomiast stoi za wami potężne zaplecze. Ugye, nem tudom, hogy tudjátok-e, tudsz magadnak generálni egy olyan direkt linket, ami hogyha az illető rákattint, akkor azonnal ebbe az e-worldbe alá kerül be. Mm-hmm. Że jest to takie narzędzie, że jak sobie wygenerujesz unikalny link, to przekieruje cię na dokładnie, przekieruje kandydata czy osobę do rejestracji na tę stronę, gdzie ty chcesz. Tehát rámegy az e-worldre, nem kell külön megadni a kódodat, hanem automatikusan teleszel a szponzorra. Tehát hogyha megadod ezt a linket, akkor nem kell beírni a te kódodat, hogy alá kerüljön, hanem automatikusan teleszel a szponzorra. Aha, rozumiem. Nie musisz wpisywać, podawać mu specjalnego kodu. Wystarczy, że tym unikalnym linkiem wejdzie do systemu e-word i przeniesie go od razu do zakupów. Hogyha nem tudod, hogy ez hogy működik, gyere, keresd meg ma, nagyon szívesen segítek. Jeżeli nie jesteś pewny, jak to działa, nie wiesz, skontaktuj się ze mną, ja ci chętnie opowiem. To jest to linket, co kto mi megosta mi. Po prostu mam zwyczaj udostępniania tego linku. Látod az e-worldbe, hogy hoppá, megint van egy regisztráció. I wtedy widzę sobie, że o, znowu w e-wordzie mam kolejną rejestrację. És a logisztika az mögöttünk van, nem kell foglalkozni ezzel. A logisztika stoi za nami, w ogóle nie musimy się nią zajmować. És ugye nagyon lényeges, van motiváció. Najważniejsze jest, byśmy mieli motywację. Ugye, az előbb Mr. Teo előadásában is láttátok, hogy a cég az nem hátra, hanem előre megy. W poprzedniej prezentacji przecież doskonale widzieliśmy, że firma nie idzie w tył, tylko nie cofa się, tylko idzie do przodu. Ugye, most van egy szinten, de a cég folyamatosan fejlődik és fejleszt. Widać wyraźnie, że firma się rozwija i idzie do przodu. Ugye? És eddig olyan termékeink voltak, vagy vannak, jelen pillanatban olyan termékeink vannak, amire az embereknek abszolút mértékben szükségük van. I mamy na dodatek takie produkty, których ludzie rzeczywiście potrzebują. Azoknak az embereknek van rá szükségük, akik törődnek a saját egészségükkel, törődnek a megelőzéssel. Potrzeba ich tym ludziom, którzy troszczą się o swoje zdrowie, którzy chcą troszczyć się o profilaktykę właściwą zdrowotną. De mi fog ez mellé kerülni a jövőbe? Mi fog ezek mellé a termékek mellé kerülni a jövőben? Ale tak naprawdę co obok tych produktów będziecie mieli dla siebie w przyszłości? Hallottátok az előbb az előadásban? Co na pewno słyszeliście w poprzedniej prezentacji? Olyan termékeink lesznek, amit azok az emberek is használhatnak, akiknek nem érdekel az egészségük. Że pojawią się takie produkty, które będą również dla osób, które absolutnie nawet nie interesują się tematyką zdrowotną. Hiszen a cég ile elviszereket fog forgalmazni? Ponieważ firma będzie produkować żywność. Reggeli, ebédet, vacsorát? Firma będzie produkować tak, żywność, śniadanie, obiad, kolację. Tehát olyanra, amire igénye van a piacnak. Czyli coś, co jest tak naprawdę teraz potrzebą rynkową. Nem a 300. Gén manipulált anti-aging kozmetikumot fejlesztél a cég. 300. verziójuk, mint a többi jelenti. Trzysetna prezentacja kremu przeciwzmarszczkowego, którego każda jest kiepska. Hanem olyan terméket, amire szükségünk van. Tylko naprawdę takie produkty, których potrzebujemy. Ez mind megerősít bennünket abban, hogy jó helyen vagyunk.
I to wszystko utwierdza nas w przekonaniu, że jesteśmy w dobrym miejscu. És a passzív jövedelem az nem csak számunkra lesz biztosítva, hanem az utódaink számára is. I nasz dochód pasywny jest zapewniony nie tylko nam samym, ale także naszym potomkom. Oké, tehát ennyit szerettem volna röviden elmondani a network marketingről általában és a DX-re kihegyezve. I to pokrótce chciałem powiedzieć o marketingu sieciowym, a w szczególności o DXN-ie. És én azt gondolom, hogy nagyon egyet kell értenem az elnök úr szavaival. I muszę powiedzieć, że w jednej rzeczy bardzo chciałbym się zgodzić z naszym prezesem. Azt gondolom, hogy ő beszélt legszemléletesebben a network marketingről. Ő mutatta be a legszemléletesebben, leghatékonyabban, megfelelően. On mówił w sposób najbardziej skuteczny, najbardziej przekonujący o naszym marketingu sieciowym. Pont ma két évvel ezelőtt csináltunk vele egy kis videót a gyár előtt Maláziába, ez elérhető szerintem lengyel nyelven is. Dwa lata temu zrobiliśmy film przed fabryką. Kínában? Nem, Maláziában. Przed fabryką w Malezji. Ugye az elnök úr azt mondta, hogy az MLM-re nem lehet azt mondani, hogy jó vagy rossz. Gdzie, na którym filmie to prezes wspomniał, że nie można mówić o MLM-ie pod kątem oceniania, czy jest dobry, czy zły. Ugye, attól függően jó az MLM lehetőség vagy rossz, hogy kinek a kezében van. Bo tak naprawdę to, czy marketing MLM jest dobry, czy zły, tak naprawdę zależy od tego, w czyich rękach się znajduje. Ugye, tehát egy kishez hasonlította nagyon szemléletesen. Egy kishez hasonlította. I można to najlepiej porównać do noża. Ugye, egy kishez lehet embert is ölni, és az rossz. Nożem można zabić człowieka, to oczywiście jest zło. A kishez lehet ételeket készíteni, ami pozitív, egy jó dolog. A nożem można też przygotowywać potrawy, co raczej jest dobrą rzeczą. Ugyanez van a network marketinggel is. I to samo dzieje się z marketingiem sieciowym. Z MLM-e lehet csalni. W MLM-ie można oszukiwać. Nagyon sok cég ezt kihasználta, nagyon sok pilóta játék, piramis játék van. I dzieje się to w wielu firmach, gdzie są piramidy, gdzie są systemy oszukiwania ludzi. És amíg ugye hiszékeny ember van, ilyen cégek mindig lesznek. I tam, gdzie są ludzie, którzy są ludźmi skłonnymi wierzyć bezgranicznie, tam takie oszustwa zawsze się pojawiają. De vannak nagyon komoly MLM-cégek. Ale są też bardzo poważne firmy MLM-owe. Mint például DXN, ugye jövőre 25 éves. Na przykład DXN, niemal 25-letnia firma. Akinek olyan termékei vannak, amire az embereknek szükség van. Które prezentują takie produkty, na które jest zapotrzebowanie wśród ludzi. Tehát azt javaslom neked, hogyha hatékony szeretnél lenni. Jeszcze raz chciałem podkreślić, jeśli chcesz być skuteczny, skuteczna. Akkor amikor a network marketing lehetőségről beszélsz, mint lehetőség, nagybetűs lehetőség. Więc mów o marketingu sieciowym, o możliwościach pisanych wielkimi literami. Akkor ezeket az érveket, ezeket a tényeket használd fel a bemutatóban. W takim razie podczas swoich prezentacji używaj właśnie tych argumentów. Köszönöm szépen a figyelmet. Bardzo dziękuję za uwagę.